Jezus stał przed namiestnikiem Piłatem i zapytał go namiestnik, mówiąc: Tyś jest król żydowski. Rzekł Jezus: Co mówisz? A gdy go oskarżali przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy zapytał go Piłat: Nie słyszysz, ile świadectw przychodzą przeciwko Tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie. Także namiestnik bardzo się dziwi, a był zwyczaj, że na każde święto namiestnik wypuszczał ludowi jednego więźnia, którego chcieli. Miał zaś wówczas więźnia znacznego imieniem Barabasz. Gdy się wszelko zebrali, spytał ich Piłat: Którego chcecie, aby wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że go zazdrości wydali. A gdy on zasiadał na trybunie sądowe, żona jego przysłała ostrzeżenie: Nic nie czyńcie temu sprawiedliwemu, bo dzisiaj we śnie wiele cierpiała z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, aby zażądali Barabasza,
zdjąwszy koronę z cierpienia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: bądź pozdrowiony, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy mieli dość najgrada, zdjęli z niego płaszcz, oblekli go w szaty jego i wyprowadzili na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, aby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu do picia wino zaprawione goryczą. Nie chciał pić, gdy skosztował, a ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy. Aby się wypełniło proroctwo, rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. I siedząc tam go pilnowali. Umieścili nam jego głową napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Wówczas ukrzyżowani byli z nim dwaj młodszy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy. A przechodzący obok bluźnili mu, potrząsając głowami i mówiąc: hej ty, co burzysz świątynię Bożą i w ciągu trzech dni ją odbudowujesz, wybawże samego siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, stąd z krzyża. Podobnie i przedniejsi kapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, naigrawając się, mówili: innych ocala, a sam siebie ocalić nie może. Jeśli jest królem Izraela, niechże teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Powiedział przecież, że jest Synem Bożym. Tak samo żyli goni młodszy, którzy byli z nim ukrzyżowani. A od godziny szóstej całą ziemię zaległy ciemności, aż do godziny dziewiątej. Około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani. To jest: stojących tam, słysząc to, mówili: Eliasza wzywa. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. Inni zaś mówili: poczekaj,
Ziemia zadrżała, skały popękały, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, przyszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i ci, którzy z Nim byli, strzegąc Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i wszystko, co się działo, przerazili się bardzo i mówili: zaiste, ten był Synem Bożym. I było tam wiele niewiast z daleka, szły one za Jezusem od Galilei i Mu usługiwały. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa i matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał oddać mu zwłoki, a Józef, otrzymawszy ciało, owinął je w czyste płótno i złożył je w swoim nowym grobie, który był wykuty w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria tam pozostały, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia, po trzech dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do dnia trzeciego, żeby przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień.